Użytkownikiem jest kobieta. Ze względu na małe przebiegi i warunki pracy oleju wymiana następuje bardzo często. Przy takiej eksploatacji czuć w oleju paliwo, olej bardzo szybko ciemnieje. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo 147, rok produkcji 2008. Silnik 1.6 Twin Spark, wersja Eco, 105 koni mechanicznych, przebieg ogólny 170 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza próbek oleju z dwóch kolejno występujących po sobie wymian. Będzie okazja do wyłapania zależności i powtarzalności wyników oraz ogólnej kondycji oleju. Inicjatorem eksperymentu jest Mateusz. Na ekranie prezentuję podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Mateusz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwa komplety próbek. Pierwszy pochodzi z Alfy 147, drugi z Alfy 159. Jeden zestaw dzisiaj, drugi zestaw składający się z 9 próbek w kolejnym odcinku. Zestaw z Alfy 147 składa się z następujących pozycji. 3 próbki przypisane do etapu pierwszego. Próbka A, Valvolin Max Life 10W40, olej nowy bez dodatków, z bańki, którą zalany był silnik w maju 2022. Próbka B, Valvolin Max Life 10W40 plus dodatek Arch Oil 9200V2. Próbka C, Valvolin Max Life 10W40, przepracowany przebieg 2209 km. Trzy próbki przypisane do etapu drugiego. Próbka D, Valvolin Max Life 10W40, olej nowy bez dodatków, nowa bańka. Główny cel zdublowania tej próbki to porównanie powtarzalności parametrów. Próbka E, Valvolin Max Life 10W40 plus AR9200V2, olej nowy, to czym został zalany silnik przy aktualnej wymianie. Tutaj mała adnotacja, próbkę E można porównać do próbki B, oba nowe z dodatkiem, ale zarówno oleje, jak i dodatki są innych serii produkcyjnych w stosunku do tego, co jest w próbce B. Próbka E to tak zwana próbka przyszłościowa, natomiast nie będzie użyta w kolejnych etapach, ponieważ w samochodzie niestety nastąpił wyciek i konieczna była bardzo duża dolewka innego oleju, co wprowadza sporą trudność w wyciąganiu jednoznacznych wniosków. Zatem etap trzeci dla tego samochodu stoi pod dużym znakiem zapytania. Próbka E, Valvolin Max Life 10W40, przepracowany przebieg 3200 km. Mateusz napisał, że wysłał taki zestaw i zależy mu na następujących porównaniach. Próbka A nowy, z próbką C przepracowany, olej po przebiegu 2209 km. Próbka B nowy z dodatkiem, z próbką F jest to olej przepracowany z dodatkiem, olej po przebiegu 3200 km. I w końcu próbka A jest to olej nowy, z próbką D również olej nowy, dwie serie tego samego oleju. Do silnika zalany został olej Valvolin Max Life w klasie lepkościowej 10W40. Klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, co ważne do podkreślenia. Próbka z etapu pierwszego według wstępnej deklaracji miała nie zawierać żadnego dodatku do oleju. Próbka z drugiego etapu zawiera dodatek do oleju Arch Oil 9200V2. Jak została zweryfikowana w badaniach, ta deklaracja o tym później. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to odpowiednio 2209 km z pierwszego etapu i 3200 km z drugiego etapu. 95% eksploatacji to miasto, reszta trasa w jednym i w drugim przypadku. Dominują odcinki nieprzekraczające 10 km. Olej eksploatowany przez 6 miesięcy w pierwszym etapie oraz przez 6 miesięcy w drugim. Różnica dotyczy części roku. Pierwsza próbka to głównie lato i jesień, druga próbka to głównie zima i wiosna. Brak dolewek, brak płukanek. W ramach dodatkowych informacji Mateusz napisał tak. Auto użytkowane prawie wyłącznie w mieście, 120 tysięcy mieszkańców, na bardzo krótkich odcinkach od 2 do 3 km.
Użytkownikiem jest kobieta, ze względu na małe przebiegi i warunki pracy oleju wymiana następuje bardzo często. Przy takiej eksploatacji czuć w oleju paliwo, olej bardzo szybko ciemnieje. Brak płukanek, brak dolewek, pojemność misy i filtra 4,4 litra, interwały wymiany oraz typ oleju zalecane przez producenta w załączonych zdjęciach książki serwisowej. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, sporo pomiarów, dlatego wszystko w telegraficznym skrócie, żeby nie zanudzać. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. W pierwszej kolejności próbka oleju świeżego z literką A. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach Celsjusza taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Dla próbki oleju świeżego o oznaczeniu A otrzymujemy zgodność przeciętną, różnica około 5% w niższej temperaturze oraz 3% w wyższej temperaturze. W drugiej kolejności próbka oleju świeżego z oznaczeniem D. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Dla próbki oleju świeżego z oznaczeniem D otrzymujemy bardzo podobne wyniki do próbki A, zgodność przeciętna, różnica około 5% w niższej temperaturze oraz 3% w wyższej temperaturze. Od razu w tym miejscu rzućmy okiem na widmo w podczerwieni. Widzimy pełną zgodność tych dwóch olejów, mimo że są to różne serie, mamy niemal 100% podobieństwo. W trzecim kroku badaniu poddajemy próbkę oleju świeżego wraz z dodatkiem, próbka z oznaczeniem B. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Wniosek jest następujący: po dodaniu dodatku AR9200V2 lepkość w 40 stopniach zmniejsza się o 2,5%, w 100 stopniach o około 1%. Przechodzimy płynnie do próbki numer E, jest to również olej świeży z dodatkiem. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Zmiana procentowa praktycznie identyczna jak dla próbki B, mimo że różne serie dodatków i olejów, to otrzymaliśmy takie same zmiany. Ponownie rzućmy okiem na zmiany na widmie, otrzymujemy pełen stopień podobieństwa. I teraz na testy wrzucamy próbkę oleju przepracowanego, najpierw z oznaczeniem C. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Przy wyliczeniu zmian procentowych punktem odniesienia będzie próbka oleju świeżego wraz z dodatkiem, szczegóły poniżej. W takiej konfiguracji zmiany są na poziomie minus 31% w niższej temperaturze i minus 23% w wyższej temperaturze, przedział krytyczny. Została ostatnia próbka do badań, olej przepracowany z oznaczeniem F. Lepkość w 40 stopniach Celsjusza ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Zmiany procentowe praktycznie na tym samym poziomie co dla próbki z oznaczeniem C, czyli ponownie przedział krytyczny. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu.
Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. To, co stało się z plamą oleju dla próbki C, nie należy do częstych obserwacji. Ewidentnie właściwości tego oleju są na bardzo kiepskim poziomie. Generalnie otrzymano wyniki niekorzystne dla próbki F, zauważalnie lepsze niż dla próbki C. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. W pierwszej kolejności porównajmy sobie wstępnie próbki oleju świeżego wraz z próbką oleju świeżego z dodatkiem. Różnice są bardzo dobrze widoczne w kilku miejscach, już kiedyś to prezentowałem. Dzisiaj w skrócie przypominam, co to za miejsca. Bardzo charakterystyczne piki. Ta wiedza jest niezbędna do rozwiązania zagadki z próbką C, czy był robiony dodatek, czy nie. Zerknijcie na wykres zawierający widmo dla próbki C oraz F, czyli dwie próbki oleju przepracowanego. Bardzo zbliżony poziom wyeksploatowania, to oznacza, że gdybyśmy uznali, że próbka C jest bez dodatku, to oznaczałoby jakiś ponadnormatywny, mało wiarygodny poziom degradacji tego oleju. Zrobiłem wyliczenia przy takim założeniu, wyglądają one w sposób następujący. Napisałem do Mateusza następującą wiadomość, odpisał w sposób następujący, czyli wszystko wskazuje na to, że po próbie doprecyzowania faktów wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że w tym etapie również użyto dodatek. Swoją drogą ciekawy przypadek ukazujący możliwości podczerwieni. Przy założeniu, że punktem odniesienia do wyliczenia zmian jest olej świeży wraz z dodatkiem, przeprowadzamy stosowne przeliczenia, czyli widmo różnicowe i zbiorczo prezentujemy wyniki dla próbki C oraz F. Mocna degradacja dodatków, dużo zanieczyszczeń, bardzo wysoka nitrooksydacja, sulfonowanie. Co ważne do podkreślenia, dla drugiej próbki po większym przebiegu niż pierwsza próbka otrzymano zauważalnie niższy stopień degradacji oleju silnikowego. Jest to obserwacja zgodna z obserwacjami w teście bibułowym. Podsumowując, pomimo zmniejszonego interwału wymiany oleju silnikowego, wciąż sytuacja jest bardzo kiepska. Wszystko wskazuje na to, że silnik wymaga diagnozy, bo degradacja oleju jest na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!